sobotę 12 grudnia w Zebrzydowicach można było poczuć magię świąt. Na placu zamkowym odbywał się coroczny kiermasz świąteczny, zaś na scenie sali widowiskowej do południa panie i panowie z całego powiatu cieszyńskiego walczyli o zwycięstwo w powiatowym konkursie na ciasteczko bożonarodzeniowe. Konkurs przez Zebrzydowicki GOK został zorganizowany po raz pierwszy i okazał się sukcesem. Wyszedł on wyśmienicie. Jest ponad 30 różnych ciastek i muszę powiedzieć, że większość z nich jest znakomita. Nie brakowało ciasteczek pieczonych zgodnie z tradycją, ale nie brakowało także wypieków, gdzie uczestnicy postanowili poeksperymentować. Są takie ciasteczka, którym ja jestem bardzo zachwycona, ponieważ są jakby bardzo nowoczesne, są odchudzone, myślę, bo nie ma tam za wiele cukru. Są orzechy, mąka chyba jest bezglutenowa, oczywiście ja tego nie mogę wiedzieć, mogę tylko przypuszczać, ale tak po smaku mogę przypuszczać i są przepięknie dekorowane, to jest mój faworyt, niemniej jednak to nie jest tradycyjne polskie ciastko świąteczne, ale są również bardzo tradycyjne ciasteczka świąteczne, większość z nich jest tradycyjna, no i muszę powiedzieć, że większość z osób, które brały udział w konkursie, poświęciła temu wiele czasu, żeby je po prostu przepięknie też przyozdobić. Jury postanowiło przyznać dwie pierwsze nagrody, które trafiły do pani Danuty Kochman ze Skoczowa Zapierniczki oraz Haliny Krawczyk z Pruchnej za świąteczne babeczki. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Przemysław Lose.